Szczęść Boże, Justyna Kendra. W południe zapraszam na informacje dnia. Przeprowadzono kolejną 59. ekshumację ofiary katastrofy smoleńskiej. Rzecznik Prokuratury Krajowej poinformowała, że do kwietnia zaplanowane są jeszcze 24 ekshumacje. Na początku kwietnia 2016 roku śledztwo smoleńskie od zlikwidowanej prokuratury wojskowej przejęła Prokuratura Krajowa. Już w czerwcu 2016 roku prokuratorzy poinformowali, że konieczne jest przeprowadzenie ekshumacji 83 ofiar katastrofy. Decyzję uzasadniano również błędami w rosyjskiej dokumentacji medycznej, brakiem dokumentacji fotograficznej, jak i tym, że Rosja nie zgodziła się na przesłuchanie rosyjskich biegłych, którzy na miejscu przeprowadzali sekcję zwłok. Prokuratura Krajowa nie ujawnia żadnych dodatkowych informacji o kolejnej ekshumacji. Nie wiadomo, o czyj grób chodzi, ani gdzie ją przeprowadzono. Pod koniec lipca zeszłego roku prokuratura informowała, że dotąd stwierdzono nieprawidłowości w 13 trumnach. Znaleziono w nich części ciał innych osób. Ujawniono też zamianę dwóch ciał. Nieprawidłowości stwierdzono m.in. w trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prokurator Ewa Bialik poinformowała, że zgodnie z wcześniejszymi planami prokuratura zamierza skończyć czynności związane z ekshumacjami w kwietniu 2018 roku. Zapadły wstępne ustalenia, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie działać i starać się realizować nową ustawę w zakresie powoływania nowych organów, powiedział szef PKW Wojciech Hermeliński. Chodzi o wybory komisarzy wyborczych i nowego szefa Krajowego Biura Wyborczego. Nowelizację kodeksu wyborczego we wtorek podpisał prezydent Andrzej Duda. Zapisano w nim m.in., że kandydatów na komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego ma przedstawiać PKW minister spraw wewnętrznych. Zmieni się też tryb wyboru członków komisji. Szef PKW Wojciech Hermeliński powiedział wczoraj, że członkowie Państwowej Komisji Wyborczej będą rozważać kwestię podania się do dymisji, ale jeszcze na ten temat nie rozmawiali. Pytany wieczorem o dymisję w jednej ze stacji telewizyjnych podkreślał, że odbyło się już spotkanie Państwowej Komisji Wyborczej i że zapadły wstępne ustalenia, że PKW będzie działać i starać się realizować nową ustawę w zakresie powoływania nowych organów, czyli szefa Krajowego Biura Wyborczego i komisarzy wyborczych. W przypadku zasadnionych zastrzeżeń wobec kandydatów PKW ma poinformować o tym niezwłocznie szefa MSWiA, który wskaże nowych kandydatów. Stosunek pracy obecnego szefa Krajowego Biura Wyborczego wygaśnie z dniem powołania przez PKW nowego szefa, co ma nastąpić w 30 dni od dnia wejścia nowelizacji w życie. Dla PKW, jak mówił Hermeliński, kluczową kwestią jest to, czy przedstawieni przez ministra kandydaci będą gwarantowali przeprowadzenie wyborów w sposób niezakłócony, harmonijny, szybki i bez żadnych przewlekłości. Obecna konstytucja została napisana przez środowiska lewicowe i wymaga zmiany, powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W tej sprawie spotkał się z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski rozmawiał z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą na temat referendum konstytucyjnego. Poruszono kwestie daty, liczby pytań oraz ich treści. Było to jednak pierwsze spotkanie w tej sprawie i jak na razie nie zapadły żadne ustalenia. Z inicjatywą przeprowadzenia referendum konstytucyjnego wyszedł prezydent Andrzej Duda w maju ubiegłego roku. Zaproponował wówczas, aby odbyło się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada tego roku, ewentualnie w dwa dni 10 i 11 listopada. Jednak taki termin zbiega się z wyborami samorządowymi. Prawo i Sprawiedliwość jest sceptycznie nastawione wobec tej daty. Za dwa tygodnie dojdzie do kolejnych rozmów dotyczących zmian w konstytucji. Zmiany w ustawie zasadniczej miałaby poprzedzić społeczna debata. Ryszard Petru tworzy program Zjednoczonej Opozycji. Chodzi o plan Petru. Choć zdaniem wielu komentatorów coraz bliżej mu do Platformy Obywatelskiej, to Nowoczesna oczekuje, że program będzie tworzony pod jej szyldem. Plan Petru to stowarzyszenie, a zarazem program utworzony przez byłego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru. Politycy tego ugrupowania oczekują, że plan stanie się wizytówką partii. Plan Petru, zwłaszcza jakby oceniany w kontekście odpowiedzi na plan Morawieckiego, jest bardzo interesującą inicjatywą. Ja i wszyscy w klubie na pewno będziemy namawiali i oczekiwali, że będzie to plan, który będzie zorganizowany pod szyldem Nowoczesnej. Jednak według posła
posła Petru plan ma być propozycją nie jednej partii, lecz całej zjednoczonej opozycji. Coraz częściej mówi się także o tym, że byłemu liderowi Nowoczesnej bliżej do Platformy Obywatelskiej niż do macierzystej partii. Mimo to władze Nowoczesnej nie obawiają się transferu. Ryszard Petru jest członkiem zarządu Nowoczesnej, należy do Nowoczesnej, ma z tym związane obowiązki. A inni politycy należą do innych ugrupowań. Założyciel Nowoczesnej stracił końcem ubiegłego roku stanowisko prezesa partii. Choć uzyskał jedynie kilka głosów mniej niż nowa przewodnicząca Katarzyna Lubnauer, to nie otrzymał nawet stanowiska wiceprzewodniczącego partii. Projekt Inicjatywy Obywatelskiej Zatrzymaj Aborcję, który chroni życie niepełnosprawnych dzieci nienarodzonych, ciągle czeka w Sejmie. Każdy dzień zwłoki powoduje zabijanie kolejnych dzieci. Polacy domagający się zaostrzenia przepisów dotyczących tzw. aborcji protestowali wczoraj w polskich miastach. Główna manifestacja obrońców życia odbyła się w Warszawie. Uczestnicy pikiety popierają znajdujący się w Sejmie projekt Zatrzymaj Aborcję, zaostrzający obowiązujące przepisy w sprawie tzw. aborcji przez usunięcie możliwości legalnego przerwania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu. Pod projektem podpisało się blisko milion osób. W tej chwili ma się zająć projektem Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, czyli politycy będą musieli odpowiedzieć na pytanie, czy zabijanie wybranych obywateli może być elementem polityki społecznej państwa. Nie wierzę, żeby można było na to pytanie odpowiedzieć inaczej niż nie, nie może być. Polacy oczekują, aby komisja zebrała się jak najszybciej i ustawa chroniąca ludzkie życie została uchwalona. Dzisiaj w gruncie rzeczy, w sensie formalno-prawnym, to można byłoby uchwalić w ciągu tygodnia, gdyby była taka wola ze strony Prawa i Sprawiedliwości. To jest bardzo ważne, żebyśmy wywierali taki nacisk na posłów, żeby oni też czuli się do tego w jakiś sposób zobowiązani. W końcu mają mandat od obywateli. No i tą wolę obywateli powinni wykonywać. I tak samo w przypadku tej ustawy. Ponad niespełna milion osób podpisało się, więc należy tutaj posłów, jeśli mogę tak powiedzieć, upominać. Tym bardziej, że czas odgrywa tu kluczową rolę. Każdy dzień zwłoki to kolejnych troje ofiar aborcji, więc jesteśmy tutaj po to, żeby upominać się o to, żeby jak najszybciej ten projekt został pozytywnie przegłosowany przez Sejm. Uczestnicy wczorajszej manifestacji w Warszawie mieli ze sobą biało-czerwone flagi oraz transparenty z napisami: dziś aborcja, jutro Auschwitz, każdy ma prawo do życia czy niepodległość dla nienarodzonych. Nie zabrakło także wspólnej modlitwy. Trwa sezon grzewczy. Strażnicy miejscy ruszyli w teren, tropią trucicieli i sprawdzają, czym palimy w piecach. Mimo że świadomość społeczna dotycząca tego, czym można palić, a czym nie, jest większa, nadal u wielu osób występują nieprawidłowości. Osiedle domków jednorodzinnych w Ostrowie Wielkopolskim. W jednym z kominów widać dym. Strażnicy miejscy postanawiają odwiedzić ten dom, a wszystko po to, żeby sprawdzić, czy mieszkający w nim ludzie nie palą niedozwolonymi substancjami. Tym razem nieprawidłowości nie stwierdzono. Czy pani pali w piecu? No tylko drzewem, bo w kominku się nie da czym innym palić. Mówi Danuta Kellner, seniorka z Ostrowa Wielkopolskiego. Ale nie zawsze wszystko jest w porządku. Okazuje się, że w naszych piecach można znaleźć niemal wszystko. Zdarzają też się przypadki, gdzie do pieców wrzucane są różnego rodzaju odpady komunalne. Typu butelki, płyty wiórowe, stare meble. Palenie śmieciami zanieczyszcza powietrze. W ten sposób do atmosfery przedostaje się niebezpieczny benzen, tlenki azotu, dwutlenek siarki czy metale ciężkie. W Ostrowie Wielkopolskim strażnicy miejscy sprawdzają piece już drugi rok z rzędu. Wlepiają mandaty tam, gdzie łamane jest prawo. Rozdają ulotki. Municypalnym w kontrolach towarzyszą pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Nie można palić plastikami, nie można palić jakimiś płytami wiórowymi czy kolorowym papierem. Przypomina Przemysław Żurawski. Niekiedy mieszkańcy, którzy mają coś na sumieniu, nie wpuszczają strażników na teren posesji. Czasem udają, że nikogo nie ma w domu. Nie poddanie się kontroli w myśl ustawy o ochronie środowiska, a na podstawie tej ustawy kontrole takie przeprowadzamy, jest przestępstwem. Tak więc jeżeli ktoś odmówi nam poddania się kontroli, my przekazujemy tę sprawę do prokuratury. Mówi Przemysław Piwecki, rzecznik Straży Miejskiej w Poznaniu. Za spalenie śmieci w piecach grozi mandat w wysokości 500 zł.
Negocjacje w sprawie zakupu systemu antyrakietowego Patriot znajdują się na dobrej drodze, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wcześniej spotkał się w Waszyngtonie z doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa generałem McMasterem. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przybył do Waszyngtonu tuż po rozmowach w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Spotkał się z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego generałem Herbertem McMasterem. Głównym tematem rozmów było wykonanie postanowień szczytu NATO w Warszawie oraz zwiększenie liczby amerykańskich wojsk w Polsce. Pojawił się także temat zakupu amerykańskiego systemu obrony antyrakietowej Patriot. Jak poinformował minister Błaszczak, rozmowy w tej sprawie są na dobrej drodze. Nie podał jednak, kiedy negocjacje mogą się zakończyć. Wiadomo natomiast, że w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu uda się kolejna delegacja z Polski, która będzie prowadzić negocjacje w tej sprawie. W listopadzie ubiegłego roku Stany Zjednoczone zażądały za system Patriot 37 miliardów złotych, czyli o 7 więcej niż Polska zamierza przeznaczyć łącznie na całą obronę przeciwrakietową. Brytyjska Izba Gmin przyjęła projekt rządowej ustawy, która umożliwi prawne wyjście kraju z Unii Europejskiej. Dalsze prace nad tą ustawą będą kontynuowane przez Izbę Lordów. Projekt przyjęty przez Izbę Gmin zakłada uchylenie wcześniejszej ustawy przyjętej w 1972 roku, która wprowadziła Wielką Brytanię do Unii Europejskiej. Ustawa zakłada też przeniesienie istniejących unijnych przepisów do brytyjskiego prawa. Wszystko po to, aby zagwarantować ciągłość regulacyjną tych przepisów po opuszczeniu wspólnoty. Za przyjęciem projektu zagłosowało 324 posłów, a przeciwko 295, w tym m.in. deputowani opozycyjnej Partii Pracy. Po przegłosowaniu w Izbie Gmin projekt ustawy trafi do Izby Lordów, w której większość mają proeuropejscy politycy. Mogą oni próbować domagać się dalszych ustępstw ze strony rządu, w tym zachowania członkostwa Wielkiej Brytanii we wspólnym rynku Unii Europejskiej. Jednak jakiekolwiek zmiany będą musiały uzyskać ponowną zgodę ze strony członków Izb Gmin, co może doprowadzić do potencjalnego konfliktu między obiema izbami. Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca ubiegłego roku i powinna opuścić wspólnotę 29 marca 2019 roku. Prezydent Petro Poroszenko ostrzega, że działania Rosji mają na celu zniszczenie państwa ukraińskiego. Za naszą wschodnią granicą nie ustaje rozlew krwi. Kilka dni temu zginęło 3 ukraińskich żołnierzy. Na Ukrainie jest niespokojnie zarówno pod kątem militarnym, jak i politycznym. W Radzie Najwyższej trwają prace nad ustawą o reintegracji terytoriów w Donbasie, znajdujących się pod kontrolą prorosyjskich separatystów. Podczas obrad przed budynkiem doszło wczoraj do protestów i starć z policją. Z kolei na wschodniej Ukrainie wciąż giną ludzie. Zaledwie kilka dni temu 3 wojskowych straciło życie, a kolejnych 3 odniosło obrażenia. Siedzieliśmy, było cicho, a potem nagle zaczęli strzelać. Wszystko, co obecnie robi Rosja na Ukrainie, ma jeden jedyny cel. Przywrócić nas do swojej tak zwanej strefy wpływów, zniszczyć ukraińskie państwo jako takie. Takie słowa padły z ust prezydenta Petro Poroszenki podczas spotkania z szefami zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych w Kijowie. Profesor Bogusław Paś podchodzi z dystansem do takich wypowiedzi. Takich oświadczeń nie można brać na serio w sytuacji, w której państwo ukraińskie kolejny rok zwiększa eksport broni do Rosji, zwiększa ten eksport maksymalnie, to jest około 80%, do kraju, który rzekomo napadł na Ukrainę. To jest przedziwna historia w dziejach świata, żeby kraj napadnięty eksportował broń do agresora, który go napadł. Zdaniem profesora, celem wypowiedzi Petro Poroszenki jest poruszenie opinii publicznej na Zachodzie i odwrócenie uwagi obywateli Ukrainy od tragicznej sytuacji gospodarczej i społecznej. W perspektywie międzynarodowej tego rodzaju oświadczenia mają skłonić gremia międzynarodowe, Międzynarodowy Fundusz Walutowy do udzielenia kolejnych pożyczek w sytuacji, w której obecnie Ukraina nawet nie jest w stanie spłacać odsetek odbranych dotychczas kredytów. Państwo ukraińskie jest w tej chwili bankrutem i w powszechnej opinii gremiów ekonomicznych to państwo nie jest w stanie funkcjonować nawet miesiąca bez zastrzyku kolejnych transz
kredytów. Politolog i historyk dr Andrzej Szabaczuk wskazuje, że Rosja nie od dziś wpływa na Ukrainę i realizuje tam swoją politykę. Rosja od dawna próbuje grać na Ukrainie w swoją grę i wspierać środowiska prorosyjskie. To nie jest nic nowego, to od momentu rozpadu ZSRR było dość wyraźnie widoczne. Teraz po prostu Rosja wykorzystuje słabość Ukrainy. I tak naprawdę tak samo było w Gruzji. Tymczasem na anektowanym przez Rosję Krymie rozpoczął służbę drugi dywizjon systemów rakietowych S-400. Według źródeł rosyjskich te wyrzutnie są w stanie niszczyć samoloty i pociski manewrujące na odległość do 400 km. W imieniu całej redakcji Informacji Dnia dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Milena Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. Dziś na południu i miejscami na wschodzie pogodnie. Na północnym wschodzie i w centrum pochmurno z opadami od deszczu po śnieg. Temperatura maksymalna od około minus 4 stopni w Moskwie do 14 w Atenach. I spójrzmy, jaka pogoda czeka nas w kraju. Dziś niemal w całej Polsce zachmurzenie duże. Opady od deszczu po śnieg na północy, w centrum i na południu. Na Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane, ale bez opadów. Temperatura maksymalna od około minus 1 stopnia na Podlasiu do 2 na południu. Będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu i południa. Ciśnienie będzie spadać i wyniesie 1000 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia.